Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxima, to jest kolejny odcinek z gry No Man's Sky. Dzisiaj mam do pokazania wam coś nowego, co ostatnio już zapowiadałem. Jest to wrak statku, nie ten, ten jest za daleko, a dokładnie ten blisko posterunku, który gdzieś jest też tam. Są w takiej dość do zniesienia odległości. I się tam dzisiaj udamy. Jak niektórzy może zauważyli, mam trochę inne mikro. I umiem już szybko się przemieszczać po mapie. Trochę sobie pograłem. Powiem, że się troszeczkę tutaj nauczyłem niektórych rzeczy. Na przykład jak przyspieszać statkiem, to nie wiem czy że mówiłem. Wystarczy, że naciskać, naciśnie się shift. Nie wiem, chyba już wam mówiłem. Już w przyjemnym wraku statku byłem i jestem szczerze urzeczony tym, co tam zobaczyłem i co zdobyłem. Teraz wam zaprezentuję. Stąd na czym muszę tu dotrzeć. Okej, tak wygląda wrak statku. Kilka rzeczy. Tutaj jest czarna skrzynka. Tu jakieś główienka pozostawione. Coś tu lata. Najpierw pójdźmy do uszkodzonej maszyny. No, mam nową technologię. Chłodzenie. I szukajmy tutaj rzeczy. Zrzucone. Akumulator traci ciulowo. I nic nie znaleziono. Oczywiście. Nie ma tutaj ten punktu zapisu? Chyba nie. I teraz najważniejsze. Czy ten statek jest lepszy od mojego? Patrzymy najpierw. I on ma 16 pól. A mój? Mój ma 17, czyli ni cholery. Nie będę go naprawiał. Ten statek jest ciulowy. Ale nie to nas interesuje. Najważniejsze jest czarna skrzynka tego statku, w której możemy znaleźć przeróżne technologie. Ja na przykład znalazłem, zaraz wam pokażę, technologię hipernapędu. Wnętrze rozbitego statku to plątanina różnych technologii, zapewne przyjętych z innych statków. Tęgie ciało martwej, dziobatej formy życia jest rozłożone na konsoli sterującej. Wygląda to, że handlowiec lubił żyć na poziomie. W ładowni zainstalowano chałupniczo wykonany system bezpieczeństwa. Podobnie jak reszta statku, to prawdziwa mieszanka technologii. Wyłączenie go może być problematyczne. Przeszukaj ciało pilota. Na co? Ładownia to pewnie otworzymy i znajdziemy tam jakieś surowce. Ciało pilota, może e-technologię. Z nową technologią egzopikombinezonu. O, coś nowego. Tego nie miałem. Spoko. O kurde. Moduł zdrowia Tau. Zwiększa zdrowie użytkownika. Dobre. Może kiedyś mi się przyda. Ale no nie o to. Nie to znalazłem ostatnio. Ostatnio znalazłem. Mianowicie. Nie. Znalazłem coś takiego. Reaktor Warp Sigma. Hipernapęd. Potrzebuje rezonatora aerodynamicznego, irydu i miedzi. Oj, będzie ciężko. Też to znalazłem, ale to gdzie indziej. Odrzut pulsacyjny Sigma. Manewrość podczas używania napędu pulsacyjnego i zmniejsza użycie tamu. Więc jest też spoko, sobie zamontujemy. Ale mnie najbardziej ten reaktor Warp interesuje, żeby móc pomiędzy układami podróżować. Dlatego właśnie będę musiał znaleźć iryd i mieć. Gdzieś w tym układzie musi się znajdować jakaś planeta z tym pierwiastkiem. Dobra, to by było tutaj na tyle z tego miejsca. Udajemy się teraz do posterunku. Który też jest dość blisko tego miejsca. Puśćmy ten posterunek, bo on jest oznaczony takim wielkim znaczkiem. Większym niż inne. I strasznie mnie to kusi, posterunek taki. Dobra. Chyba mamy dużo plutonu. Tak.
Bardzo dużo? 3%? To tam jest. Serio tak wygląda? Ten posterunek cały? Nie, to z prawej to jest stacja. Ale mnie co interesuje? Ten posterunek, co ja tu znajdę? Teraz. Dobra, chyba wylądujemy na platformie. Radiowy sygnał oznaki życia. Ciekawe. Jaki? Pewnie zwykły kosmita. Dobra, równiny, coś tam. Ale my mamy dość tu. O, okej. Okay. Cześć, stary. Kim jesteś? Kim jesteś? Sztygar. Porozmawiajmy z nim. Co od nas chcesz? Poznałem też dużo słów tej rasy. Lecz jak widzicie, żaden nic do nas nie powiedział. Czeka na mnie samotna istota. Niewielka, dziobata, niegroźna. Patrzy na mnie przelotnie, ale z zaciekawieniem. Skrzecz coś w niezrozumiałym dla mnie języku i podaje mi tabliczkę? Nagle orientuję się, że nic nie rozumiem z wpisanego na niej tekstu. Staram się nawiązać kontakt z drakowi istotą, ale ta już się ode mnie odrzuciła i straciła zainteresowania. Podejrzewam, że to tylko kurier, a nie autor wiadomości. Tabliczka zawiera także schemat... Nowy ty hipernapęd, czyli... On da nam hipernapęd? Chyba czeka, aż wyjdę. No dobra. Hipernapęd, spoko. Napęd poświętych hałter jest... Myślałem, że tam tutaj jest hipernapęd. A to jest tak naprawdę. Hipernapęd prawdziwy. Tutaj już potrzebujemy mniej. Rezonator dynamiczny chyba nam zabrakło. Poczytam dokładnie opis tamtego, co ja zdobyłem. Bo chyba tamto tylko towarzyszy hipernapędowi i go wzmacnia. No chyba, no tak. Moduł towarzyszący do hipernapędu. Tak. Chyba po prostu on towarzyszy. Czyli zmniejsza zużycie paliwa i tak dalej. To jest sam hipernapęd, który na pewno zbudujemy. Bo się hipernapęd na pewno przyda na 100%. Teraz encyklopedię. Rozrodczy, super. Super słowa. Bardzo mnie to interesuje. Nowa technologia. Wzmacniacz bojowy Omega. O! Szukam ostatnio jakąś... Kurwa, znowu. Jakieś gówna mi się trafiają. Kurde, no. Ten ma 9 pól, a mam mój... 7, ale i tak ciul jest. Nie podoba mi się. Nie ma granatów. Wolni z takim czymś. Chciałbym takie na 20 pól. To bym przytulił. A nie takie ciulnia. Co mogę sprzedać? I mam mało kasy, bo wydałem dużo na ulepszanie mojego kombinezonu. Co teraz kosztuje mnie bardzo dużo. Oj, bardzo. Akumulator tarczy nie potrzebuję. Pojemnik zasilający. Się przyda zaraz. Żelazo, węgiel, dobra, nic nie mam. A czy mogę kupić tutaj ten potrzebny do składnik do hipernapędu? Nie, murin jakiś tylko i nic więcej. Będzie trzeba pewnie na stację polecieć. Co weźmy jednostki i obdaj... O kurde, ole statków tu lata. Co? Co? Tam mam iść teraz. Okej. To polecimy tam, gdzie nam każą. Bądźmy pomiotami. Ale zapiszmy najpierw to miejsce. Dobra. Pięknie. Czyli to jest jakby misja główna. Dobra. Co tu mamy? Nic? Gra, spoko.
A tutaj jednostki. Jednostki i tyle. Nic więcej. Wspaniale. 1000 jednostek. Mogli dać by 20 tysięcy, to by było sens przynajmniej chodzenie do tych tutaj kabin. No. Tutaj gekowie sobie polepszymy trochę. A, zapomniałbym o tym. Mówić narzędziu. O, kolejna nowa technologia. Ten moduł ładunków namierzających. Dobrze. Pociski namierzające. A to co? A, nie, chyba nie. A to co? Wejdź w interakcję z urządzeniem. O! Pierwszy raz z takim urządzeniem w ogóle do czynienia, ale tylko 100 jednostek. To jest wstyd. Dobra. Wróćmy na statek, jak nam każą. I podładujmy trochę. Czy ja mam pluton? Mam full plutonu. Pięknie. Lećmy już z tej planety. Znudziła mi się. O, podtrzymywanie życia. Mam dużo pojemników zasilających. Pięknie. No to co? W drogę. Komu w drogę, temu czas. Gdzie jest ta stacja? Tam. Tam kupimy wszystko, co... Wszystko, co potrzebujemy. Może zrobimy tak. Wylecę już poza planetę. Pięknie. O, jesteśmy w kosmosie. Teraz. Wystarczy, że skoczę. Nie. Ile mi to zajmie? 30 sekund. Wspaniale. Uff, dobrze, że te kawałki co to lacą koło statku, nic tam nie robią. Starczy nam benzyna, spokojnie, benzyny na zasilania. Mnie interesuje też, co to jest czarna dziura i czym jest, bo widziałem gdzieś na streamach i jakichś filmikach polecanych czarna dziura i czarna dziura, ale czym ona jest? Tego nie wiem. Czy jak się skoczy do niej, to się w jakimś innym kładzie? Tutaj ogaj. 3, 2, 1. Uff. Jesteśmy. Nie można przygrzać w stację kosmiczną. Tyle dobrze. Dobra. Co tutaj mamy zrobić? Aha. Chyba to nam... instruuje, jak mamy w ogóle podróżować pomiędzy układami. Coś tak czuję tylko. Okej. Okay. Więc, zbuduj hipernapęd. Aha! Więc to jest nasza wytyczna. Mamy zbudować hipernapęd. Spoko. Nie mam nic przeciwko. I na pewno tu są surowce, które potrzebujemy do hipernapędu. Heryt i... Jak to było? Z Herydem? O! To! 30 tysięcy. Dobra, kupiłem. A teraz Heryt. Tylko 31. Jesus! Niedobrze. Będę musiał Heryt pokupywać od gości. Co tu będą przylatywali? Sobie przeniosę niektóre rzeczy. Silnik startowy, pulsacyjny. Okej. A, miałem sprawdzić, ile heredu potrzebuję do... nie to... O, jeszcze dokładnie... 122. Tak, 122. Poczekaj, o, gościu jest. Nie mogę tu zrobić szybszego poruszania się, ale mogę biegać. Dobra, gościu, masz heryt? Fizgek. Cześć, Fizgek. Przyjaciel. Dobra, sprzedaj, kup. Heryt, dawaj heryt.
Heryt, dużo masz herytu, dobry murzyn. Pięknie. Dzięki. No, czekamy na kolejnego. O, leci. Tam jest też. Fajny statek, tak by the way. Bardzo ile ma miejsc. Dyrektor. Dyrektor się wozi statkiem, nie? Przyjaciel? Przyjaciel. Statek? Tak. Sprawdźmy najpierw statek. Ile ma? 24 pola i milion... Ponad milion. Nie, dziękuję. Ładny statek. Chciałbym może go kiedyś. Taki fajny. Po prostu taki zbudowany ładnie. No dobra, dobra, przyjaciel, wiem. Ogólnie to jest bardzo przyjacielska rasa. Muszę herytu. No dawaj, cały heryt. Dobra. Następny, następny. Gdzie jest? O! Jaki widzicie, jaki fajny statek! Może go kupię? Bardzo fajny statek, podoba mi się on. Gek, radość, handlowy. Nowy statek. 19 pól. Mój ma 17. Jest we wszystkim lepszy. I ma hipernapęd. Ale nie mam kasy. Cholera, szkoda. Bardzo szkoda. Ale kupmy od niego heady. W sumie jakbym sprzedał wszystko, co mam teraz... Nie wiem, może mi się udało odkupić od niego statek? Tylko muszę wszystko sprzedać. Nie, nie wsiadaj! Nie odlatuj! Przyjaciel! Pierdzielony. I tyle z mojego niecnego planu. Ja chciałem przynieść sobie to wszystko i sprzedać. Idu! Tak. Idę to wszystko sprzedać w pizdu, bo nie potrzebuję. Potrzebuję teraz hajsu w razie czego, żeby kupić od nich nie hajs, tylko statek. Dobra. Kupić od koło hajs. Atlas Pass muszę zdobyć, bo dużo przez to przegapiam. Fajnych drzwi. Dobra, sprzedam. Kulka fascynacji, zboczenie brzmi. Co jeszcze? Rezonator dynamiczny to potrzebuję. I tak się zastanawiam, co tu się da, na czym da się zarobić? Na chryzonicie. 104, wow. Chryzonit, okej. Herydu mam już 151. Pojemniki zasilające. Może mi się przydadzą. Dobra, ile mam kasy? 470 tysięcy. Czy są tu jacyś przyjaciele? O, leci jakiś. Musimy jeszcze 50 herydu dostać. Szybciej leć. On leci, czy stoi w miejscu? Przyjaciel, przyjaciel, do mnie. Leci. Come on, przyjaciel. No, ten sam statek do przed chwilą. Może przyleci też ten taki fajny. Też dyrektor. Hej, to ten sam gościu. Co on lata w kółko i tu ląduje? Co on porąbało go? Pewnie jeszcze herydu nie ma. Ma heryt. Co, poszedł strzelać heryt i wrócił. Znaczy, czy może handlować i wrócił? A to wygląda... No dobra. Niech go się przyleci tym fajnym statkiem. Ale chwilę poczekam. Ma już surowców. Tego jeszcze tu nie było. Dobra. Przyjaciel, statek, ble, ble, ble. Dobra. Kupuję od niego heryt. 34 masz. Starczy. Wszystko biorę. Pięknie. Pięknie. Okej. Okay. Jestem gotów, żeby zbudować hypernapę. O. Nie. O. Zbuduj.
Pięknie. Paliwem? No to będzie wyzwanie. Ogniwo warpowe. Teraz się spytam może gościa, czy ma ogniwo warpowe i ile to jest warte. Przyjaciel Gek, radość handlowy. Tak, już to słyszałem. Dawajcie. Kup warpowy. Nie mam. Macierz wymiarowa. Nie mam tego całego surowca warpującego. Może jest tutaj w sieci handlowej. Czemu by nie sprawdzić, nie? Pewnie będę jakiś ten zdobędę jakieś przepisy na ogniwo warpowe, ale nie teraz. Musiał pochodzić po innych planetach. Dobra. No i kup. Czy jest tutaj? Nie ma. Nie ma. Nie ma nic, co mogłoby zapsić nasz hipernapęd. Niedobrze. Chociaż pozostaje nam tylko jedno. Wsiąść w statek i ulecieć w siną dal. Ku następnym przygodom. W sumie fajna planeta. Ale popatrzę jeszcze sobie. Czy to są asteroidy? Tak. Ciałko fotonowe, pierwiastki tlenkowe. Nie czuję, gdy wyjmuję. Aha, tu zaznaczona jest stacja kosmiczna, jakby co. Czy tam jest moje pierwsze mrozy? No. Pierwsze mrozy. A to jest już odkryte. Okej. Okay. Nazwałem ją? Jeszcze nie. Nazwę ją. Jak jest mroźna łuna, pierwsze mrozy, to niech będzie przymrozek. Akceptuj. Dobra. Pięknie. Przymrozek odkryty. Teraz sprawdzę tą planetę. Eyomohamal. Czekajcie, jeszcze jedno zweryfikuję. Nie mam tutaj żadnych punktów innych? Nie. No cóż. Wygląda ładnie i tak, wiecie, oceanicznie. Lecimy, kurde, w nią. Na pełnej pejdzie! Pięknie. Czy to są oceany? Czy pokrywa lodowa? Sprawdzimy bliżej. Eyomohamal. Eyomohamai. O, tekstury. Się generuje wszystko. Czy na niej są zwierzęta, czy raczej samo śmierć? Przebadaliśmy. Tak, to oceany. Jezu. Mam planetę z... Czego sygnał? Halo? Tam coś jest. Super. Lecimy tam. Pięknie. Wspaniale. Wow. Najbardziej się podjarałem tym, że tu są oceany. Czy to tutaj wiesz? 3, 2, 1. Start. Ląduj. Przyjacielu. Dobra. Uff. No. Biom niebezpieczny, starzycy niebezpieczny, ślora nieobecny, biom mokry, fauna średni. What the fuck? Kuźwa! Dzwon!
ode mnie, kurde. Dinozaur jaki? Ja pierdyle. Ja pierdyle. Co to jest? Czemu ja mam tu niby przyjść? Dobra, nic pod wodą nie widzę. Czemu gra kazałaś mi tu wejść? Jakiś sygnał mi tu odkryłaś, ale jaki? Ja tu nic nie widzę. Kurwa. Flory nie ma, fauna niebezpieczna. Jezu. Strażnicy niebezpieczni. Czy ja trafiłem? Nieważne. Wisiorek tylko znalazłem. Może pluton będę musiał tylko z tego zdobywać. Z tych zbiorników. To wszystko? Czy to wszystko ta planeta ma? Biednie. W każdym razie nie ma tutaj żadnych przegrzeń. Ile to jest stopni? Minus 3. Bardzo fajne do życia zresztą. No właśnie, miałem sprawdzić. Ile tu żyje stworzeń? Mało. Czy jeszcze kilka muszę odkryć? Super. Słyszałem coś. Tu same agresywne stworzenia żyją. Jak tak, to nie będę skory do badania tego. Kiedyś sobie jeszcze popływam, ale teraz muszę znaleźć jakąś stację. Bo tutaj mnie jakieś kurde pomidory wpędziło. Dobra. Kolejny? Gdzie tym razem? No? Gdzie? Będę kurde jechał głupi za tym sygnałem. No, teraz tam, kurde. Może oby to było to. Aby tam w ogóle był jakikolwiek posterunek, nie? 30 sekund, za 30 sekund się dowiemy. Bo nie podobają mi się takie planety wodne i jeszcze z małą ilością zwierząt do odkrycia. Bo w ogóle chyba będę odkryć sam planet, bo lubię po prostu na samą planetę wejść i ją poodkrywać, samą faunę i florę. Po to w ogóle też kupiłem tą grę. I wy będziecie ze mną to robić. Nie wiem, jaki odcinek będzie trwał. Ale już dość długo latamy sobie. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Bo ja na pewno nie. Nagrywam tą grę tylko dlatego, żeby mieć z niej fan. Dobra, i co tym razem? Co mnie wczoraj zrobiłaś? What the fuck? Czy to się zgłębie? What the hell is going on? Nic nie ma. Przynajmniej ładnie jest pod wodą. Roślinki sobie przebadamy. Ja, ale wody to naprawdę ładną zrobili. Tylko że nie ma dalej tego punktu tutaj. Chyba tu nie ma żadnych takich stacji. Może inną planetę musimy odkryć. Tlen. Co to jest? Która skała? Mój relic. Dobra. To? Ale fajne. Listem rehusus. Ciekawe, czy jakieś zwierzęta w ogóle tu są. Na pewno są jakieś takie lamy. Szkoda, że na tym jeździć nie można. A to jest to samo? Tak, tylko małe. Dobra, a tam? What?
prostopadły, bierny, roślinożerny. Co to znaczy, że jest prostopadły? Jaka skała, dziwno. Pójdźmy do niej. Czy da się kopać? Lama. Kurde. Szybciej musimy to zrobić. Paliwa nam się kończy. Tam jest pluton. Czy jest spoko? Tam coś się zepsu tego. To jest taka pustynna planeta z wodą. Nie wierzę. Są jakieś gówniane roślinki? Okej. Okay. Zepsuty. I tyle było z tego. No oczywiście kamień milowy. Zawsze pod koniec odcinka musi być kamień milowy. Już taka się tam tutaj przyjęła. Lingwista, 80 słów poznałem z geków. Wow, nie wiedziałem. I tak nie zrozumiałem gościa, co gadał. Czy... Gościu. Gościu, co ty chcesz? Czego ty ode mnie chcesz? Słucham cię. No. Fikasz? Fikasz? Proszę bardzo. Spróbuj jeszcze coś powiedzieć. No, mów cię na muszce. Okej. Okay. Pójdę jeszcze do tej skały później, ale to już poza nagrywaniem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie. Mamy hipernapęd, prawie. Go naładowaliśmy. Odkryliśmy fajną planetę, na której są oceany. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. No i tyle. Trzymajcie się, ludzie. I cześć!